10 centymetrów w Husseinie Wesołym. Łukicz pod koszem, faulowany przez Wieko Petrowicza. A tutaj chcieli wykorzystać podanie, przewagę w ustawieniu Łukicza. No i Petrowicz nieprzepisowo zatrzymywał skrzydłowego Prokona. Zdanina na chwilę się uwolnił, ale Petrowicz już wrócił do niego. Leszok kontra Drobniak. Wójcik pod kosze, przeciwko niemu Witka i blokuje, świetnie. Elati. Oj, błąd kroku. Krok. Tak. Opad. No zanim podał, spadł na ziemię. Tak, tutaj dzisiaj Kelati wykonuje jakieś dziwne akcje w wyskoku. Zupełnie gra nie tak, jak do tego nas przyzwyczaił. Jakby grał w innej roli, w zupełnie w innym zespole. Witka cały czas walczy ostro z Wójcikiem. Świetne pojedynki. Łukicz pod koszem. Walczy Kelati. I prosto w ręce Petrowicza. Zagranie fauluje Slanina. No, wróciła w drugiej, w trzeciej kwarcie. Dobra obrona Turowa z Gorzelec. To trzeba przyznać. No, opresja jest większa na pewno niż w pierwszej. Teraz Łukicz ma pretensje do sędziów, że był tam faulowany. Ale gramy piłka w rękach Gorzelca. Uwolnił się Kelati. Ma wolną pozycję. Wieko Petrowicz za trzy. Nie trafia. I Drobniak ma piłkę. Witka za trzy punkty, nie tym razem, fauluje Christian Dalmau. Christian Dalmau przytrzymywał Petrowicza, Petrowicza pod koszem. Tak, sędzia to bardzo wymownie pokazał i tak było. Leszok zebrał piłkę i nie może się nadziwić, że musi ją teraz oddać. No tak, bo on nie faulował. Witka jeszcze raz za trzy punkty, ale niedociągnięty ten rzut. Beszok ma kolejną zbiórkę. I w roli rozgrywającego występuje. Zabawne. No, niewiele brakowało tutaj do straty. Łukicz tymczasem za trzy. Nie trafia i zbiera Witka. No, w poszukiwaniu ataku cały czas w Turów z Gorzelec w tym meczu. Witka się rozrzucał, ale ostatnie akcje nieudane. Teraz Rodriguez fauluje Christian Dalmau i to już jest jego trzeci faul. Dwa faule ma w Prokomie Pacesas, dwa Slanina, trzy faule ma Andersen. Elatina na chwilę się teraz uwolnił, ale od razu Beszok jest przy nim. Drobniak pod koszem, ależ akcja. Znów teraz zespołowo zagrał Turów. Tak, teraz odpowiada zespołowością na zespołowość. Tak, teraz świetnie zagrali między sobą gracze Turowa. I podgryzają tę przewagę Prokomu. W dalszym ciągu teraz jest 7 punktów. Wójcik zablokowany przez Drobniaka. Już druga czapa na Wójciku w tej kwarcie. Petrowicz pod kosz, trafia. Zagapiła się cała obrona Prokomu. Teraz się rozglądają po sobie, kto powinien zatrzymać Petrowicza, a on tymczasem Słoweniec zdobył punkt. 5 punktów różnicy. To jest żadna różnica. Teraz uderzony tam gdzieś w kolano, pod koszem tak był jest, sprytnie Rodriguez. Łukicz teraz zagrał bardzo sprytnie. Rodriguez nie może dojść do siebie, także leży Drobniak, a Łukicz zdobywa punkt. Akcja 2 plus 1. Akcja 2 plus 1 to tak, tak miało być w pomyśle Łukicza i to mu się udało zrealizować. Uderzony chyba w mięsień, widzimy teraz jak cierpi Andres Rodriguez, czy będzie mógł grać, próbuje rozchodzić. No on tak jak powiedziałeś, wkłada ręce, głowę, wszędzie się stara wcisnąć i pomagać w obronie. Łukicz tymczasem za dwa zagrał, no i Rodriguez. Pierwsze punkty Łukicza w tym meczu. Elati za plecy, ale tam trzech graczy przy nim. Witka tym razem za dwa. Nieskutecznie Kelati powyżej Wójcika. Pacesas tymczasem wszedł na parkiet, kiedy te faule złapał Dalmau. Kelati cały czas nie może znaleźć dla siebie miejsca. Witka zablokowany przez Beszoka.
I slanina wybił piłkę Rodriguez. Dążył wrócić Rodriguez. Ale teraz obrona w wykonaniu blokową pod koszem. No na Robert Witka wcześniej blokował Dzikam. Dużo bloków. To jest naprawdę walka. Wójcik kontra Witka raz jeszcze. Rodriguez walczy. Wójcik za 3 punkty, tymczasem nic z tego. Petrowicz zbiera i szansa na kontrę dla Turowak. Trener Kijewski prosi o przerwę. Petrowicz 2 plus 1. No, dzisiaj Petrowicz dobrze gra. To jest właśnie ta rezerwa. Wykorzystuje dziury w obronie zespołu z Sopotu. 7 punktów Petrowicza. To jest ta rezerwa. I jeszcze będzie szansa na dodatkowy. 5 punktów przewagi Prokomu. Trener Kijewski postanowił coś tutaj zmienić. Dylewicz prosi o zmianę w miejsce Wójcika. No i ciekawe, czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby była obrona strefowa. Trener Kijewski lubi wziąć czas, żeby taką właśnie zmianę zaproponować w defensywie. Myślę, że ta obrona każdego jest dobra, tylko że Turów gra w tej fazie cierpliwie i szuka rozwiązań zespołowych. Kelati, mimo że jest odcięty i nie zdobywa punktów, to jednak absorbuje obronę. I Niko Petrowicz, ten bohater ostatnich fragmentów gry, dał do tej pory zawsze w Słowenii. Kraski Zidar, Koper i Sloven Lublana w ostatnich 2 latach u trenera Pipana w Slovanie Lublana był w finałach Ligi Słoweńskiej. I widzimy, że statystyki miał nieco lepsze, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe w Lidze Słoweńskiej, która jest słabsza niż Polska, bez wątpienia. A w Turowie w liczbach nie wygląda najlepiej, ale to jest zawodnik obrony przede wszystkim. Tak, a dzisiaj wykorzystuje wszystkie okazje do zdobycia punktów bardzo dobrze. Teraz będzie miał jeszcze rzut wolny, żeby powiększyć swój dorobek. Z linii 52% w sezonie tylko Wieko Petrowicz. 12 na 23. No nie jest to zawodnik, który rzuca świetnie, chociaż dzisiaj trafił za 3 punkty. Jak to się stało, ale dobrze zastawił Witka i Jukę Maznów, Turów z Gorzelec. Ustawienie 5-0, to jest właśnie charakterystyczne dla Turowa, rozciąganie obrony. Witka pod koszem, nie trafia, Beszok ma piłkę. I Tomasz Paczesas, Robert Witka po tych trafieniach zaczął rzucać bardzo dużo i w tej chwili ma 4 na 12 z gry. Danina do Dylewicza, dobrze schematy obronne Turowa działają. Hukic jest wolny, nie trafia, Witka ma piłkę. Prokop ma duże problemy w ataku, w tej kwarcie 4 punkty zaledwie. Drobniak przeciwko Beszokowi, ależ znalazł tam dla siebie miejsce. Świetna no akcja. Ważą do kosza, to jest szansa dla właśnie Drobniaka grać przeciwko Beszokowi. Wygratułem do kosza, najczęściej ma problemy ze zdobywaniem punktów. Ależ tam zastawił się obręczą, nie mógł zablokować Beszok. 3 punkty różnicy. Beszok pod koszem, fauluje Robert Witka i punkty zaliczone. O, dzisiaj Beszok jest w dobrej dyspozycji. Pierwsze punkty w drugiej połowie, ale już 15 ma na koncie. A Witka łapie kolejny faul. Widzimy, że Prokom w tej kwarcie powinien lepiej wykorzystywać swojego środkowego, ale nie w prosty sposób, właśnie przez kombinacyjną grę, żeby umożliwić mu grę jeden na jednego. Trzeci faul Witki, Hussein Beszok. Zdobywa 3 punkty, ma 16 na koncie. W każdym momencie włączył się do zdobywania punktów. Elati cały czas świetnie pilnowany. 2 punkty zdobywa i nawet nie ma okazji do rzutów. Drobniak patrzy na kosz. Drobniak chce, tak, tutaj Witka jest kryty przez Paczesasa. To jest okazja do wykorzystania przewagi, ale nie zauważyli tego. Rodriguez nie trafia, Dylewicz zbiera. Też okras jeszcze. Nie faulował Drobniak. Zbiera Turek i dobija. O. Tylko słowa uznania, można powiedzieć, o grze Beszoka, bo rzeczywiście dzisiaj jest nie do zatrzymania. 8 zbiórek, 18 punktów Turka Beszoka. Widzieliśmy tę akcję raz jeszcze. Kelati teraz szuka ciągu.